Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Team Fight Tactics. Tak jest, moi drodzy, lecimy z kolejną giereczką. Zaczniemy sobie tutaj standardowo, dosyć z paseczkiem. Ja bardzo lubię ten open. No i co? No i lecimy, spróbujemy tutaj zagrać coś fajnego, nagrać jakiś fajny film. Postaramy się zrobić jakiś build, którego jeszcze może nie graliśmy. Takie mam postanowienie, żeby zagrać tutaj coś nowego, coś troszeczkę bardziej niestandardowego niż anima składy na przykład. Tak jest, to także zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu. Na szczęście może to zadziała. Zostawcie również subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi. Znajdziecie tutaj bardzo dużo kontentu TFT, zarówno filmy, bardzo dużo filmów swoją drogą, jak i streamki, zarówno tutaj, na Twitchu. No naprawdę myślę, że warto się zainteresować. Wszystko macie w opisie tego filmu. No i co, mamy jakieś laserki na open, laserki, kurczę, nie wiem, czy chcę grać laserki, jeszcze tutaj zobaczymy, ale mamy jakiegoś pajka na przykład, może jacyś Riftwalkerzy by tutaj byli przez nas zagrani, kurczę, szczerze mówiąc bardzo chętnie. Dobra, mamy jakiś jeszcze duplikator, jest Renekton 2, jest tutaj również na dwójeczce Gangplank. No jest też Yasuo do kupienia, kurczę, to muszą być lasery na open. Lasery na open, wydaje mi się, że to właśnie będzie to, w co będziemy celowali. Mam nadzieję, że też jakieś itemki tutaj dostaniemy, no bo nie ukrywam, mam tylko pasek, który wziąłem z karuzelki. Co jeszcze mogę powiedzieć? No laser na open, ale może jakiś późniejszy... Czekaj, czy ja tutaj w ogóle nic nie dostanę? Ty, ale te lasery to mi podropiły fest, daj mi jeszcze Yasuo 2, nie? Dobra, mamy jakieś... Hero Augmenty, 1, 1 i 2. Takie tutaj układy są tych augmentów. Czy chcemy tego expa? Kurczę, przydałby się dla nas taki jakiś blue buff, jeżeli byśmy chcieli grać tego Luciana. Także raczej nie, raczej rolniemy. Jest jakiś Yasuo, ale no nie, nie chcę tutaj grać laserów finalnie. O, na przykład 8% bonus damage, zwiększone jeszcze później. Dobra, let's go, niech będzie coś takiego. I zagramy sobie w ten sposób. Kurczę, tego Gangplanka najchętniej też bym tutaj zagrał. No ale nie mamy jak za bardzo, nie mamy jak. Dobra, z tą Kamilką możemy na przykład zagrać sobie jakieś renegatów. Renegady, wydaje mi się, że jak najbardziej będą mogły tutaj być zagrane. Mamy tego pajka, właśnie piknąłem to z myślą o zagraniu renegatów, czyli właśnie zagramy sobie Riftwalkerów, czyli pike, czyli... przegrałem, kurde, wytrąciło mnie to troszeczkę z mojego rozumowania. Tak, pike, vex oraz nasz, kurczę, ten... Jean, dokładnie, Jean. I myślę, że w ten sposób to będzie wyglądało. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł i zagrać właśnie sobie takich renegade'ów w Jeana. W Jeana z właśnie Riftwalkerem, może nawet tutaj jakiś taki niestandardowy poziom renegade'ów zagramy, nie wiem, może 5, coś takiego. Spróbujemy, zobaczymy, wszystko się okaże później. Na razie lasery z duelistami, po prostu, żeby mieć dobry early game. Co prawda przegrałem tą pierwszą walkę, o dziwo, naprawdę się nie spodziewałem, że przegram z takim teamem. No ale dobra, jest tutaj dorzucony również Gangplank na drugim poziomie, także tutaj już na pewno będziemy wygrywali. No nawet celowałbym w win streak, no bo kurczę, nie ukrywajmy, jest to komp naprawdę bardzo mocny. Po drodze będziemy oczywiście zbierać tych naszych Riftwalkerów, jakichś renegade'ów i zobaczymy, co z tego uda nam się skleić. Póki co jedna walka wygrana, jedna przegrana, także no jest tutaj szansa cały czas na 4 win streaka i oby to się udało. W ogóle ciekawe niki są w tym... w tej gierce, zauważcie, że nawet od góry czytając,
Dobra, teraz się zmieniło, ale Paweł Dziurka z się ogórka, tak wychodzi. Nie wiem, czy to są kumple i specjalnie mają takie niki, ale będąc w ekranie ładowania, naprawdę mnie to rozbawiło. W ogóle, moi drodzy, kto był na wczorajszym, czyli poniedziałkowym streamie, może napisać w komentarzu, czy mu się podobało, czy dobrze się bawił, także może to będzie zachęta dla tych, którzy na streamach nie bywają, żeby jednak na nie wpaść, bo myślę, że jest fajna zabawa, także kto był, może się wypowiedzieć na ten temat, a my, moi drodzy, wygrywamy kolejną walkę, mamy 98 HP, będziemy wybierać niestety jako ostatni. No ale poziom HP jest naprawdę bardzo fajny i no mam nadzieję, że tutaj będzie te 4 win streaka, jak nie kurde więcej. Dobra, ja mam jeden pasek, także co by do tego sobie dobrać? Może jakiś pancerz, a może podwójny paseczek z Shena? Jest tutaj dużo możliwości. No ale raczej uderzę sobie właśnie w tego szenika, bo była jeszcze taka fajna konfiguracja pancerz plus rękawiczka i to najchętniej bym sobie wziął, no ale niestety nie było mi to dane, także robię sobie Warmoga, mam pancerz, przepraszam, pancerz, co ja gadam, matko jedyna, Robsi, ogarnij się. Mam jeszcze pasek do potencjalnego Sunfire'a czy Redempcji, są to dwa bardzo fajne itemy, chociaż raczej celowałbym w Sunfire, żeby mieć jakiegoś antyhila. Jest to bardzo ważne, w ogóle pamiętajcie o tym, że efekty podpaleń w TFT dają... O, dobrze się akurat ustawiłem na tego Blitzcranka, świetnie. Dają właśnie redukcję healingu. Zmniejszają one właśnie Omnivampa, czyli właśnie leczenie jednostek przeciwnika. Także jak ktoś ma na przykład bardzo dużo leczenia, no to możecie to ograć troszeczkę właśnie jakimś Sunfire'em czy Morello. Pamiętajcie o tym, to taki tip dla was. Mam nadzieję, że komuś pomógł, ale pewnie większość o czymś takim wie. No i dobra, trzecia walka wygrana. Bardzo się z tego cieszę. Jakąś ekonomię może byśmy tutaj zrobili. Chociaż kurczę, teraz mamy i Lucjana, i Gangplanka. Ale GPK, kurczę, no na trójkę raczej tutaj nie będziemy robić, także może go sprzedajmy. Też w sumie można sprzedać. A tego Lucjana gdzieś tam będzie można sobie dołożyć. On również jest, moi drodzy, Renegade'em, także chcemy go sobie tutaj upgrade'ować, chcemy go sobie gdzieś później zagrać. Jeszcze jakiś Sylas mógłby być dobry. Tylko że to już nam nie starczy miejsca, nie? W teamie, żeby grać aż tyle dodatkowych jednostek, ale rzeczywiście tego Renegade'a wtedy byśmy mieli aktywnego. Także no, mówię, no zbieram sobie te jednostki. Tutaj w ogóle gościu jest one of Sylas 3. O, proszę. Zobaczcie, miał dwóch na bordzie i dwóch jeszcze ma na ławeczce. Także ciekawie. No i dobra, jest te 4 win streaka, które sobie tutaj założyłem. Bardzo się z tego powodu cieszę. Co ciekawe, Renekton zrobił największe obrażenia. Dobra, i teraz proszę bardzo, jak oddało w item, chciałem powiedzieć, ale jednak to również były jednostki. W ogóle ile kul dostaję, ja pierdziula. Czekajcie, możemy tutaj zrobić 40 golda. Zaraz mam jeszcze Riven 2. Tylko te itemy, no tak mnie kurde tutaj nie satysfakcjonują za bardzo. Chciałem grać pod tego. Chciałem grać pod Gina, tutaj mi daje jakieś AP itemy, no ale no nie wiem, no ten Gunblade na przykład w miarę powiedzmy, że może być z tego względu, że no na taką jednostkę jak Gin również się przyda, da mu się jeszcze jakiś Last Whisper i Infinity Edge, no i będzie robił te obrażenia, będzie też również leczył troszeczkę nasz frontlane. Także no spoko, z braku laku niech będzie, ale chciałem tutaj poslamować itemy po to, żeby dalej utrzymywać winstreak. Tak samo zrobiłem sobie tą Riven na drugi poziom.
I zlevelowałem, żeby ją dorzucić. Właśnie wszystko po to, żeby nadal wygrywać, żeby nadal utrzymywać ten streak. Z tego będziemy czerpać ekonomię. Zobaczcie, teraz dzięki temu, może bez tego level upu również byśmy wygrali, ale gdybyśmy trafili na jakiegoś mocnego gościa, przegralibyśmy, tak? I by była lipa. A tak to mamy tylko 10 golda mniej, jeżeli chodzi o ekonomię. Znaczy inkomu mamy tylko o 1 golda mniej, a za to mamy utrzymany win streak. Także świetnie to wygląda. I oby tak dalej. Zobaczmy jeszcze, jakie augmenty będziemy mieli. Jolt Lotus to jest na przykład bardzo fajne, nieważne w jakiej kompozycji, czy gramy AP, czy AD, daje to nam możliwość uderzania krytycznie z naszych umiejętności, także bardzo się to przydaje i dodatkowo zwiększa nam szanse na tego kryta. Także, no mówię, nieważne czy gracie kompozycję AP czy AD, ten lotusik zawsze znajdzie swoje zastosowanie. Jeżeli nie macie nic lepszego do wyboru, no to wydaje mi się, że bardzo dobry wybór. No i co, u nas w teamie 3 laserki, 2 dueli, 2 brawlerów, bardzo mocny frontlane, trochę też obrażeń tutaj jest. Także fajnie to wygląda, tylko niech mi dropią ci Riftwalkerzy i renegaci, tak? Bo to finalnie chcemy zagrać. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle taka, nie wiem jak to nazwać, niesprawiedliwość troszeczkę w sumie, że na przykład chcemy zagrać sobie laserki, tak? Jakiegoś Warwiczka kiedyś się grało, chciało się to zagrać i w ogóle laserków nie dawało, tak? A teraz chcemy sobie zagrać renegadów, a mamy wręcz idealny open w lasery. No ale ja chcę pokazać wam coś takiego, wiecie, nowego, żeby nie było monotonii w tych filmach. No najczęściej granie w te gierek rankingowych wygląda tak, że gracie, nie wiem, z 3 najlepsze buildy na zmianę, tak, w zależności w co macie akurat dobry spot. No i tak to wygląda, nie? I tak się gra niestety, to jest taka dosyć monotona na gra wtedy. No a ja chcę, z racji, że tutaj nagrywam filmiki dla was, tak, to chcę wam pokazać może coś, czego jeszcze nie ogrywaliśmy, ale również jest mocne, żeby nie było, że Jhin jest na przykład słaby. Nie, kompozycja w Jhina jest bardzo dobra i jeżeli macie jakiś spocik w Renegade'ów razem z Riftwalkerami, no to jak dla mnie jak najbardziej wskazane jest wręcz zagrać coś takiego, coś w tym stylu. Tutaj na przykład gościu będzie mi stylował jednostki troszeczkę. Będzie on grać Riftwalkerów, ale raczej będą to Riftwalkerzy pod maskotki. Można to zauważyć właśnie po zitemizowanej Vex w ogóle już na drugim poziomie, także gościu jest naprawdę bardzo mocny. No ale plus jest taki, że właśnie on będzie slow rollował tą Vex na 7 poziomie najprawdopodobniej, a nasz Jhin będzie w miarę free. No ale gdzieś tam będzie nasza kompozycja się zazębiała, także będziemy musieli na to uważać, będziemy musieli, kurczę, no narzucać tutaj tempo gry i działać tak, żebyśmy to my dyktowali warunki, a nie ten gościu, który nam tutaj podkrada jednostki. Okej. Dobra, mamy karuzelkę i co by można było tutaj zgarnąć? Oczywiście wybieramy jako ostatni, także za dużego wyboru nie będziemy mieli, ale w co bym celował, to jakiś mieczyk, rękawiczka, łuk, ewentualnie jakiś negatronik, jak najbardziej również znalazłby tutaj swoje zastosowanie w, że tak powiem, frontlane'owym aspekcie naszej kompozycji. Dobra, on chyba chciał ten łuk, ale coś nie trafił tą swoją małą legendą. Także co, także zgarniamy łuk. Będzie to do jakiegoś Last Whispera na przykład, czy Giant Slayera. Dobra, mamy również Vex, także świetnie, jest to drugi już Riftwalker. Myślę, że sobie sprelevelujemy tutaj i dorzucę sobie, czy coś mi tutaj lepiej pasuje. No nie, nic za bardzo mi tutaj synergii nie aktywuje, także niech będzie to Lucian na drugim poziomie. Powiedzmy, że może być i na koło my możemy grać. Jacyś hakerzy, Infinity Teamy oraz Undergroundy. Zobaczmy. Gramy na Infinity Teamy, proszę bardzo. Infinity Teamy z Alistarem 2. Bardzo fajne itemy swoją drogą. No ale wydaje mi się, że mamy na tyle obrażeń, żeby się przez to przebić bez problemu, co nie? Chociaż tutaj jest jeszcze Oxforce. No, jeżeli chodzi o ten teamek, to... Znaczy, o frontlane, bo obrażeń ten gościu raczej nie ma za dużo, ale frontlane ma naprawdę mocny i troszeczkę czasu rzeczywiście to zajęło, żeby się przebić tutaj. Dobra, sprzedam tego Yasuo. Chcę mieć tą ekonomię już na fullu.
Prawda, to był potencjalny upgrade, ale już zaryzykuję. Niech będzie. Ile w ogóle mam luz winstreaka? 8. 8 winstreaka mam aż. Naprawdę dobrze to wygląda. I siódmy level już na 3-6. W zasadzie już był zrobiony na 3-5, także naprawdę nieźle. O kurka, Belved, no z takimi itemami z tej mojej aszki. No to mogłyby być niezłe, tylko że zmienianie kompozycji teraz, nie wiem czy jest to kurcze, chociaż wiecie co, jak mamy teraz to, kurcze, nie wrzuciłem tej Vex finalnie, fuck. No troszeczkę inaczej ta przebudowa miała wyglądać, troszeczkę inaczej miało to wyglądać, nie pykło niestety. Ale no mam nadzieję, że ta Vex tutaj znaczy nie Vex, tylko Belved wynagrodzi nam troszeczkę. Poza tym nie trafiamy na wcale takiego mocnego gościa. Tym bardziej, że i tak nasza kompozycja bez tego lasera jest naprawdę, naprawdę całkiem silna. No ale tą Vex przydałoby się tutaj jakoś zagrać, bo to jeszcze nam aktywuje maskotkę dodatkowo. Także może za Lucjana w sumie? By to tutaj wrzucić. Tą Vi również można zbierać z tego względu, że można już tego Brawlera sobie wymienić bez problemu. No bo nie gramy już laserów, tak? Czyli jak najbardziej można tutaj zrezygnować właśnie z Renektona. Kurde, no i tak nie za wiele tutaj jest, chociaż jest przynajmniej ten Viego, który jest Oxforcem zarówno i jest również Renegatem, także świetnie pod tym względem. Myślę, że wymienimy tutaj może jakiegoś Gangplanka sobie, bo też już za bardzo nie jest nam potrzebny. Dobra, mamy ten Infinity, przepraszam, Last Whisper. Co ja gadam, jaki jestem dzisiaj zakręcony, przepraszam. Ale nagrywam już kolejny film z kolei. Też takie masło maślane. No po prostu kolejny film nagrywam już pod rząd. Bo jest to mój ostatni dzień w zasadzie przed wyjazdem. Dzisiaj wyjeżdżam i dla was jeszcze tutaj nagrywam właśnie filmik na zapas. No dobra, niech ta Belved sobie to ma, niech szybciej kastuje tego swojego spela. No i zobaczmy, czy ten team będzie w stanie wygrywać. Oxforce, maskotka, Brawler, no i Thread właśnie w postaci tej Belved. No ta Belved z tym Last Whisperem, Gunblade'em powinna naprawdę mieć fajne obrażenia. Mam wrażenie, że nasz frontlane jest teraz troszeczkę osłabiony. No ale mam nadzieję, że będziemy dawać radę, no. No ta Vex w sumie dorzuca naprawdę spore obrażenia, patrzcie. No prawie zrobiła więcej niż Belved. Także no jak widać jest naprawdę to mocna jednostka. Tego Lucjanka też bym sobie gdzieś jakoś dorzucił. Dobra, tutaj chyba rolne, bo nie widzę nic ciekawego dla mojej kompozycji. I mamy Trill. W sumie może być Trill, no taki najbezpieczniejszy z tych wszystkich chyba. Jest bardzo spoko, także niech będzie. Dobra, jest jeszcze Pike 2. Kurde, ja bym tutaj już takie przebudowy zrobił. Co z tym Lucianem? Dobra, w ten sposób mamy Renegade'a, ale kurde, ten Lucian no jest słabszy niż ta Vex. Coś innego bym tutaj musiał zamienić. A gdzieś jakiś Jean będzie, czy coś? To jest Alistar 2, nice, całkiem nice. Nie wiem, Jeana najbardziej bym chciał, bo wtedy bym sobie to wywalił Belved, już miał tego Riftwalkera, Renegata. No, wtedy by było idealnie. No nie, moja Vex została grabnięta, kurde. Najgorszy augment, jaki można wybrać po prostu. Naprawdę, taki w sensie irytujący. Ten Blitzcrank grabujący. Dobra, czy ja to wygrywam na tego pieska? Warwiczka? Kurcze, no... On, kurde, tutaj się leczy sporo. Nie, no niemożliwe, żeby on mnie tutaj skończył. No bez jaj. Dobra, okej, udało się. Ale no już się obawiałem, że nie wyjdzie to po mojej myśli. No nie, no proszę. O, jest Viego 2 nawet. Kurde, grubo. Dobra, ale gdzie jest mój Jean? To mnie najbardziej zastanawia. Gdzie jest mój Jean? Dobra, to można dać tutaj. Pliska, pliska.
O, jest w końcu, dobra, zarąbiście. I pasuje nam to idealnie, bo mamy i Renegata, i mamy Riftwalkera, czyli teraz jak dorzucę sobie jeszcze tego mojego Luciana, no to będziemy mieli 5, co nie? Także nice. Jeszcze też pytanie, jak to będzie wyglądało z itemami, no bo ten Viego może nosić Gunblade, nie? Jak najbardziej spoko item dla niego, jeszcze tym bardziej, że jest on na drugim poziomie, no to myślę, że jednak jakoś będzie z tego korzystał. Także będziemy mieli 2 carry, zarówno Gina, jak i Viego. Dla wszystkich troszeczkę cech jest aktywowanych, bo mamy Renegade'y, mamy Oxforce'y, tak? Także każdy sobie tutaj z czegoś korzysta i będzie 2 takich carry, jeden AP, drugi AD. No i mam nadzieję, że będzie to, kurczę, tutaj działało dobrze. Z tej łezki też coś by można było mu zrobić. Chyba, że Hoja byśmy zrobili dla Gina. W sumie najgorsze by to nie było, nie? Dobra, ten Gin zabrany. O. I co? No Fiora chyba, co? Chyba Fiora. Mamy Nidlesik. Mamy tą rękawiczkę właśnie. Ty kolejny Viego. Może Viego 3 w tej gierce. Kurczę, szkoda, że Janna jest w manę. Można by było coś tutaj lepszego zrobić. Aha, dobra. Musimy to inaczej ustawiać. W ten sposób niech będzie na przykład. I będzie ok. I teraz pytanie, czy Druid Gauntlet, czy Hoi? O kurde, ciężki wybór. Ale... kurczę, myślę, że... myślę, że jednak Jean jest w stanie zrobić więcej niż Viego. Jakoś nigdy nie byłem fanem Viego, czy to w tym secie, czy to w secie 8. No, nie byłem fanem tego buildu, zagrałem to kilka razy. Raz oddało, raz nie oddało, raz było lepiej, raz było gorzej. Także no, nie wiem. Wydaje mi się, że Jean. Na Jeana tutaj postawimy. I zobaczcie, Viego na przykład bardzo szybko teraz zginął. Zrobił 1800 obrażeń, jeżeli dobrze widziałem. Także no nie jest to jakiś wspaniały wynik, a jest na drugim poziomie, tak? A Jean jest na pierwszym. No, a mimo wszystko i tak lepiej działa ten nasz Jean. Także wydaje mi się, że to dobra decyzja to była. Dobra, dawaj mi tutaj... O, właśnie tak, coś w tym stylu. Jak ja bym tutaj zrobił 5 Renegade'ów? Bo chciałbym to zrobić, jak mam być szczery. Chciałbym to zrobić, tylko... kurczę... nie wiem jak. W sumie tych brawlerów usuniemy. No, brawlerów usunąć, dać za to Luciana. Tylko kto wtedy będzie naszym głównym tankiem? Co, Alistar? No jest to jakoś myśl, ale... czy jest to najlepszy wybór? Kurczę, nie wiem. No jeszcze będę musiał tutaj bardzo mocno przemyśleć. Aczkolwiek ja mam 14 win streaka, to jest w ogóle... teraz tak zwróciłem uwagę, że ta gierka tak się mocarnie tutaj toczy. Ale no wygląda to przefenomenalnie, powiem wam szczerze. Póki co. Dobra. Teraz chcemy to zrobić tak. I mamy 5 Renegade'ów. No i dobra, niech będzie ten Alistar. I wtedy jeszcze będzie trzeba wrzucić coś za tą Riven. Tylko co z... o, może Leona? Ty! Leona daje Gisa, to jest kolejny Renegade. O, Leona za Luciana, ty! Teraz wpadłem na genialny pomysł. Leona za Luciana i let's go! I się bawimy. Dobra, myślę, że można Rabadon zrobić. A co więcej? Co z tego tutaj wybrać? Bo to i tak jest nieparzysta liczba itemów, także tutaj nic wielkiego nie zrobimy. Ale myślę, że troszeczkę pancerza się przyda. O, świetnie, świetna rolka. Dobra. Czyli tak, teraz nawet zastanawiam się, czy może nie pozbierać eko. Nie wejść w 9. No bo tej Leony, kurczę, tak tutaj za bardzo nie ma. Szukam, ale nie ma. A na 9 byśmy mieli większe szanse na tą Leonę.
I może nawet by się udało zrobić 7 renegadów. Bo by się wtedy wzięło Sylasa, wrzuciło za Riven i wtedy 9 level jeszcze by się wbiło, czyli to by była za to, znaczy na 9 po prostu Leona i by było 7 renegadów. Kurde, to by było, no to by było mocne, to by było bardzo mocne. No ale no nie wiem, czy się ten 9 uda wbić. Znaczy, 9 raczej się uda wbić, tylko czy ja znajdę Sylasa, nie? To jest pytanie, bo ja już mam 8 poziom, a Sylas jest za 1 golda, także to jest takie... No kurde, raczej troszeczkę mało prawdopodobne. Dobra, to przestawianie tych Riftwalkerów jest, kurde, czasami bardzo ciężkie. Bo wiadomo, ten Zak musi stać jak najbliżej tej konkretnej jednostki, której chcemy duplikować cechy, że tak powiem. No i wtedy wygląda to jak wygląda, nie? Chcemy się szybko przestawić, coś nam się psuje i wtedy mamy, nie wiem, na przykład zamiast 5 renegade'ów to mamy jakąś maskotkę trzecią, nie? No i jest useless. No ale dobra, teraz się ustawiliśmy dobrze, dużo czasu mieliśmy. I dobre ustawienie jest to jak najbardziej na tego Warwicka, tylko czy ja to mimo wszystko pokonam? Oj, nie zapowiada się. Oj nie, zdecydowanie nie. Jest to luz. No niestety, nie dość, że ten Warwick na drugim poziomie z naprawdę mocnymi itemami, to jeszcze dodatkowo jest tutaj Mordekaiser, który również dorzucił spore obrażenia. No ale dobra. Jakby i tak raczej mamy tutaj free top 4, no bo ja mam 86 HP, gościu pode mną ma 41, później jest 18, 17, 13, 13, 5. No i minus 15. Także wręcz bym powiedział, że szanse na wina tutaj są bardzo, bardzo duże. No ale tutaj gramy na przykład na Kamilkę, która spuści mi niezły wpierdziel. Z tego względu, że ona będzie szła tak wzdłuż mojego backlane'u i ten Jhin zaraz też dostanie. No, kilka autoataczków i go nie ma. No niestety. To jest Kamilka z Carry Augmentem, jeszcze full zitemizowana na trzecim poziomie. No jest ciężko, nie ma co ukrywać, że jest ona mocna. 11 koła zrobiła, a jego jeszcze dodatkowo zrobił 8. Co jest grane w ogóle, masakra. Ale dobra, lecimy na karuzelkę, zobaczymy co tam znajdziemy, co tutaj dla nas będzie ciekawego. Co mnie by mogło stąd interesować? Kurczę, no dla Jhina nie ma zbyt wiele. Ale może coś dla Viego? Tak patrzę na tą Kamilkę. I to chyba nawet by była Kamilka 2 plus spoko item dla Viego. Także biorę to. Zdecydowanie. Tak, to jest Kamilka 2. No nie, no to był tutaj zdecydowanie najlepszy wybór. Bo mamy level up i dodatkowo fajny item. Także to idzie tutaj na naszego Viegosa i jeszcze mamy tego Jult Lotusa, czyli on de facto może ze swojej umiejętności uderzać krytycznie, także no naprawdę itemizacja tutaj jest dobra. Ten Viego w tym momencie znaczy tak strzelam, przypuszczam, że będzie robił naprawdę niezłe oro. A jak nie będzie robił, no to wniosek jest jeden, Viego jest słaby i się nie opłaca go grać. No ale zobaczymy. Tutaj w ogóle gościu gra jakiegoś Ramusa. Czekaj, co to są? To są jakieś trety? Tutaj Morgana, tutaj jakiś ten Aurelion. No, to są jakieś trety te dziwaczne. Widzowie, no nie polecałbym grać takich rzeczy. Przecież kurczę ta. Ty, on ze mną wygrywa. O kurde. Ale to wszystko przez tą Rel. Ta Rel, kurde, ile czasu kupiła. Jeszcze ona ma Bramble Vesta i przez to jej nie krytujemy. Ani Jhin, ani... Ani Jhin, ani ten. Ani ten Viego. Dobra, ale mamy 52 golda już, także zaraz będzie 9 level, a na razie lecimy dalej.
Dobra, widzowie, zostawiłem się tutaj, bo znowu gramy na tego gagatka z Warwickiem. O Jezus Maria, i on ma już nawet tego na drugim poziomie. Mordekaisera. Ajeju. Oj, ten przeciwnik będzie mega ciężki do pokonania. No coś tam ten Viego robi w sumie, coś tam robi. No ale na razie bez szans. I 4 lustrika w ogóle. A była taka fenomenalna gra i patrzcie, jak się powzmacniali. Jeszcze jakieś legendy pohitowane. No mówię, Mordekaiser 2 tutaj na przykład jest, nie? Niezły wariacik. No ale ja mam nadzieję, że zaraz jakaś Leonka będzie, nie? Jakaś Leonka, tutaj coś podmienimy, coś pokombinujemy. No jeszcze ten Sylas by się mocno przydał, ale czy ja go zdobędę? Na 9 poziomie? Kurde, no marne są na to szanse. Jak mam być szczery, to marne są na to szanse. Nie wiem, czy po prostu nie zagramy jakiegoś Defendera, żeby mieć więcej pancerza. I nie zamienimy po prostu Luciana za Leonę. I to będzie Aegis Defender dodatkowo. Po prostu i tyle. No bo ciężko to wygląda, ciężko to wygląda. Musimy mieć tutaj jakiś pancerz na tego Warwicka. Dobra, co stąd? Może TG po prostu wezmę. I TG niech będzie tutaj. No i dobra, level up. Dorzucam to. Mamy teraz też jeszcze hakera. Także Benz. No i czy coś hitniemy? Uwaga, Leonka, halo. Shen. Jakiś Shen 2 też byłby w miarę spoko. Jest Jean. Ty, a może Jean 3 by tutaj był, co? W sumie na 9 poziomie? No to są szanse. Ogólnie są szanse. Tylko kurde, znowu ta Camilla, najgorzej. Nie bij mnie. A czekaj, może ona gdzieś jakoś pójdzie na front? Czekaj, czekaj. Chyba pójdzie na... Tak jest, poszła na front, dobra. No może się uda? O nie, no się nie uda, bo wróciła. Chociaż w sumie ona się dużo leczy. Ale jakieś szanse tam są. No, jest, mamy to. Eliminacja nawet to jest, nice. Dobra, to zostaliśmy już we trójkę. Dobra, jest Shen 2. Jest jakiś Viego, ale to nie. Dobra, i będę grać na tego gościa. Dobra, czyli to jest dwóch typów, na których przegrywałem. Pytanie, czy będę przegrywał dalej? Czy może jednak coś wygram z tym Defenderem? No nie, tak nie może być ustawione. Mam w ogóle 3 Oxforsy. Co mi daje Oxforsa? Shen? Co? Ty, się zbugowało. Ej lol, a ciekawe, czy on dostaje jakby to życie dodatkowe. Czekaj, nie widzę Shena, gdzie jest Shen? No się pogubiłem, nie widziałem, gdzie był. No dobra, ale wygrywam to raczej tym razem. Także dobrze. Ale co to w ogóle za punkt jest, ty, że Shena pokazuje jako Oxforsa? Beka by była, gdyby jeszcze to działało tak, że rzeczywiście on ma ten boost z Oxforsa, nie? Czyli statystyki i to przeżycie na 1 HP. Nie wiem, będę musiał następnym razem spojrzeć, ale jak tak, to brawo Riot Games, nie? Jesteście świetną firmą robiącą gry komputerowe. No i dobra, moi drodzy, znowu walka na tego samego gościa, czyli trety z jakimiś defenderami. No taki śmieszny mix, ale no jak widzicie, dało to top 3, także no jakoś w miarę to było wykombinowane dobrze, można powiedzieć. Dobra, tylko czy ja to wygram? No ta, kurde, ta rel jest strasznie problematyczna, bo ja jej nie krytuję. Ale dobra, czekaj, żyje jeszcze Riven? No nie, no nie dała sobie shielda. Are you serious? I to przegrywam. Ja pierdzielę, no niedobrze. A ten gościu? O, nice, mój klon go wyeliminował. Świetnie. Dobra. O, jest Leona też. Leona czy Giant Slayer? Kurde, teraz się tak zastanawiam, może Giant Slayer. Dobra, i tak wziął mi Leonę. Dobra, Giant Slayer będzie mocny w tym przypadku, bo
Jego jednostki mają dużo HP, także będziemy dużo szybciej się przebijać przez to. O, dwa urgoty, no kuszą, żeby kupić, ale no niestety raczej to nie pyknie. Kurde, jest Jean 2, ja pierdzieula. Dobra, może zróbmy coś takiego. ATG damy na Shena. No i dobra, zobaczmy jak tym razem. Czy w ogóle na Jeana działa Janna? Ej, nie działa przecież, bo on nie ma many. Czekaj, raz, dwa, trzy. Ej, nie, skastował, ty czekaj, raz, dwa. I powinien dwa autoataki dać jeszcze. A dał jeden, raz, dwa i cast. Ty, to działa? O kurde, ty. Widzowie, jak ktoś bardziej się, jak troszeczkę bardziej ktoś ogarnia TFT niż ja, to weźcie dajcie znaka, czy to działa, czy to zmniejsza mu. No bo de facto powinien zrobić autoatak, 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 cast. A robi autoatak, autoatak, cast. Jakby za trzecim razem, nie za czwartym. Także nieźle, nieźle. Dobra, no trzeba tutaj kombinować, żeby tego gościa pokonać, bo jest ciężko, ciężko jest. Czemu akurat takie itemy dostałeś? Dobra, jest Janna 2, znaczy Janna po prostu druga. Nie wiem. No kombinuję jak mogę. Z jednostkami głównie. No, mamy tych pięciu renegatów, no come on. Ten gościu nie może mnie pokonać. Jak to będzie siódmy stage, to tutaj naprawdę chyba fikołka zrobię. No ale nie, no ja muszę mieć jakąś legendarkę na drugi poziom chyba. No nie, akurat teraz dajesz mi item, jak muszę kupić Jeannę. Fuck. No ale dobra, niech będzie. I co, lokować ten sklep? Za Jeannę? Nie, no nie wiem, czy lokować, raczej nie. Bo zawsze jest gdzieś tutaj szansa na rolce na Jeana. Dobra, mam Leonę, świetnie. Czyli teraz zróbmy na przykład coś takiego. Może coś takiego. Tylko że problem jest jeden, nie mamy Sylasa, nie? Nie mamy Sylasa. Ale jak jakimś cudem go hitnę, no to będzie fenomenalnie. To jest w ogóle finałowa walka przed nami, ej. Albo ja, albo on. Nie, no ja nie mogę tego przegrać. W ogóle no nie ma opcji przecież. Kurde. Nie wiem, jakaś legenda. No ta Leona 2 może mnie ratuje. Może Jean 3. O, jest Jean. Uwaga. Dobra, jest Leona. No nie. Nie szukam tego. Bliska. Kurde, jest Jean. Jeden Jean. Jednego Jeana mi brakuje. A nie mam już za co rolować. Kurde, widzowie, chyba GG. No, chyba niestety GG. Może nie wiem, jakoś ustawię to inaczej. Może to coś zmieni. Ale wątpię, kurczę, no, wątpię. A sprzedawać boardu, żeby rolnąć, raczej też nie było sensu, bo... bo gdybym posprzedawał jednostki i nawet hitnął Jeana 3, to i tak bym nie wygrał. Bez frontu, nie? To nie jest jednostka, która zrobi 1 versus 8. Także no niestety, moi drodzy, Jean w tej gierce drugie miejsce. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wpadajcie na streamki i widzimy się następnym razem. Heja!